Moi drodzy, witajcie w Pogaduchach. Dzisiaj z gościem specjalnym, Rafałem Sonikiem. Cześć. Z którym miałem przyjemność ostatnio poznać. Jesteśmy teraz w LTK-u, ponieważ transportujemy motory. Twoje kłady zostały tam na miejscu przez twoją ekipę wzięte. Tak teraz jedziemy LTK-iem moim z motorami właśnie w środku. Wracamy z treningu. Chciałem z tobą pogadać, zaprezentować się właśnie ludziom, powiedzieć o tym, jak to się u ciebie rozpoczęło. W stosunku też do tego, jak też ja to wszystko zapoczątkowałem. Bo pamiętam pewne elementy właśnie, gdy gadaliśmy u ciebie, że niektóre tutaj tematy się spinały i było to nawet bardzo podobne w stosunku do tego pierwszego motoru. Zaczęło się od tego, że rodzice nie chcieli mi motoru kupić. I czekałem na swój pierwszy motor bardzo długo, dopiero jak zarobiłem pierwsze pieniądze. Miałem 14 lat. Skończyłem podstawówkę, poszedłem do liceum i pierwsze co zrobiłem, to za te pieniądze kupiłem wielki, ciężki motor. Ważył 350 kg, bez wózka, jeszcze miał wózek boczny. Jeździliśmy w lecie solówką, a w zimie, tak jak teraz się zaczyna, już trochę śniegu widać, zapinaliśmy wózek boczny, wkładaliśmy narty i jeździliśmy na narty motor. Jak się przewrócił, to nie byłem w stanie go sam podnieść. 300 kg to jednak jest coś. Ale miał na szczęście takie rury, to się gmole nazywa, bo to był silnik boxer, czyli cylindry po bokach. Jak się przewracał, to się opierał na tych rurach, wtedy wołałem jakiegoś kolegę i we dwójkę go podnosiliśmy. A ty byłeś młody wtedy, nie? Miałem 14-15 lat. Kładem zacząłem dopiero jeździć, jak miałem 30 parę lat, bo kłady wynaleźli w latach 80. do Polski. Kłady przyszły w latach 90. Więc pierwszego kłada kupiłem chyba w 97 roku. Za dwa lata będzie 20 lat, odkąd jeżdżę kładem. 18 dotychczas. To już jest troszeczkę na koncie. Naprawdę wielu mimo wszystko ludzi w tych czasach, pomimo stereotypów, że już w ogóle młodzież nie ćwiczy, jest naprawdę wielu sportowców, którzy wysyłają nieraz jakieś filmiki, zdjęcia właśnie z motorów, składów i to jest super, że przez to, że zacząłem pokazywać to, co robię poza YouTube'ami, bo kiedyś nie pokazywałem tego. Włączyło się też taki syndrom pokazywania tego sportu i może chwalenia się tym, ale uważam, że to jest dobre, w internecie przed komputerem, nie? To jest też spoko. Nie no, przede wszystkim sport jest potrzebny człowiekowi do trwania, do życia, bo pamiętajmy, że zostaliśmy stworzeni do ruchu i do wysiłku. Otóż tam. Jak siedzisz przed komputerem, to po jakimś czasie nawet serce przestaje ci pompować tyle krwi, cały organizm się rozleniwia. Dlatego jak odrywasz się od komputera, czy na motor, czy na kłada, czy na jakiegokolwiek innego sportu. Robisz sobie tylko dobrze. Robisz coś dobrego dla swojego zdrowia. A to jest w dzisiejszych czasach ważne, bo zdrowia nie mamy już takiego końskiego jak kiedyś. I wy, młodzież, też już nie jesteście choćby wykarmieni na tak zdrowych produktach, jak jeszcze dziadkowie czy pradziadkowie nasi. Moi dziadkowie nie wiedzieli, co to są przetworzone produkty spożywcze. Jedli wszystkie naturalne rzeczy, żyli długo, bo prawie 80 lat, co jak na tamte czasy to było dużo. Mieli silne organizmy, a my musimy teraz dbać o kondycję, o zdrowie fizyczne, po to, żeby móc po prostu sprawniej funkcjonować i dłużej żyć. Nikt innego tego za nas nie zrobi. Skąd w ogóle pomysł, by wystąpić, wziąć udział w Dakarze? Bo nikt we mnie nie wierzył, wiesz. Nazywali mnie prezes, bo byłem przedsiębiorcą wiele lat wcześniej, zanim zacząłem uprawiać wyczynowo kłady. Jeździłem na Mistrzostwa Polski w różne miejsca. No i ci, którzy się śmiali ze mnie, że ja raczej jestem przedsiębiorcą niż sportowcem, mówili, wiesz, co to za zawody, tam 100, 200, 300, 400 km w dwa dni, to nie są poważne zawody, jedź na Dakar, pokaż co potrafisz. I się zakładali między sobą, czy przejadę jeden dzień, dwa dni, trzy dni. I się później okazało w trakcie rajdu, pierwszego Dakaru mojego w 2009 roku, że nikt nie dawał mi więcej niż 5 dni. A to wiesz, jak jest, jak ci ktoś wjedzie na ambicje, prawda? To cię ciągnie. Działa na człowieka totalnie. Myślę, że z tobą byłoby tak samo, jakbym powiedział, słuchaj, chodź Rezi, jedziemy z pustyni motorami, kładem do ciebie do domu bezdrożami, tu mam wyznaczoną trasę. Nie. Byłoby, nie wiem, 150 czy 200 km do przejechania. A powiedział, nie dasz rady. Jak to nie dam rady? Ja nie dam rady. Ja nie dam rady. No to tak było z moim pierwszym Dakarem. Tak jest, no. To jest to. Dokładnie dlatego pojechałem, żeby zobaczyć, czy dam radę. Zresztą nagrałem filmik na
starcie, przed pierwszym moim startem, nie umiałem nawigować, nigdy wcześniej nie miałem roadbooka takiego do nawigacji na Dakarze. W ogóle myślę, że o tym właśnie, jak to się w ogóle wymawia jeszcze raz? Roadbook. Roadbook. To jest coś, co jest teraz niewyobrażalne dla wielu z was. Każdy korzysta z nawigacji googlowskich, innych, wie, gdzie są korki, my mamy obliczamy tylko pasek czas, papieru. A to jest pasek papieru, wyobraźcie sobie, ja to widziałem na własne oczy i przyznam szczerze, że dla mnie to była nowość, że mi to pokazywali, że nie byłem aż tak zagłębiony w systemie właśnie nawigowania na Dakarze, by wiedzieć, że to jest zwykła kartka, którą się przekłada i z niej odczytuje się, gdzie się jest, gdzie trzeba się kierować, a co najgorsze, że tak mówiłeś, gdy na pustyni są góry i musisz jeździć slalomem, by te tereny przejechać. Gdy nie jedziesz prosto, a musisz obliczyć, na jaki kierunek jedziesz, jako wypadkowa wielu zmiennych kierunków, na które, żeby się znaleźć w pewnym miejscu. Bo rozumiem, że te pewne miejsca są tak zwane checkpointy. Tak. Tak się mówi też w grach komputerowych, że jest taki checkpoint, czyli miejsce, w którym musisz się pojawić, by jechać dalej. Aha. To są te patyki, o których mówiłeś, tak? Tak, no patyk wetknięty na pustyni, albo nawet nie ma patyka, tylko opona rzucona. Ciekawym też motywem było to, że mówiłeś, że na pustyni są rozrzucone beczki z paliwem. Miałeś taką sytuację, że wykorzystałeś coś takiego, że musiałeś z takiej beczki skorzystać? Zawsze musimy korzystać, bo ja mam paliwa na 300 km, ale po 230-240 km musimy dotankowywać, żeby nigdy nie wyczerpywać rezerwy. Czyli z tych beczek właśnie? I tankujemy z beczek, tak. Czasem sami tankujemy z beczek. A coś, gdyby w takich beczkach okazało się, że nic nie ma, bo poprzedni zawodnik już... Nie, jest zawsze dużo zostawione. Jest więcej niż zawodnicy mogą zużyć. Tam jest też paliwo dla helikopterów. Czasem przy tych beczkach jest obsługa, a czasem musisz sam lać. Czasem jest gość, który ma taką pompkę ręczną, wiesz, na korbkę, a czasem musisz sam pompować, albo zawodnicy nawzajem sobie pompują, żeby sobie pomóc. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Codziennie trenuję od 7.30, 8 rano do 10.30, 11. Trenuję głównie wytrwałość, czyli trening aerobowy. Trenuję serce, bo w moim wieku serducho jest ważne. Musi być wytrzymałe, więc robię na siłowni albo na zewnątrz wiele powtórzeń mniejszymi wagami. Taka moja podstawowa seria to jest 21 powtórzeń we wszystkich możliwych ćwiczeniach i od 21 w górę, czyli to wszystko, co mi jest potrzebne do jazdy, ćwiczę 50 powtórzeń, 100 powtórzeń po kilka serii, po to, żeby później móc wytrzymać na kładzie 6, 8, 10, 12 godzin. Zdarza się, że jedziemy etap 16 godzin, a najdłuższy jechałem 21 godzin. Więc ćwiczę i na sali, wszędzie gdzie jestem, w hotelach, w domu, mam specjalnie zrobione miejsce do tego. No i dużo jeżdżę, bo ja kładem jeżdżę między 40 a 50 tysięcy kilometrów rocznie. Jeżdżę 6-7 rund Pucharu Świata, jeżdżę treningi między Pucharem Świata, z reguły drugie tyle, czyli mniej więcej 5-6-dniowe treningi, podczas których codziennie pokonuje od 300 do 600 km po pustyni. No i to jest paranoja. Czy masz jeszcze w ogóle czas na prowadzenie biznesu, który aktualnie posiadasz? Czy to telefon? Wszystko mobilnie, tak? 40 tysięcy SMS-ów. Masakra. Nie, ja trzymam kciuki. 200-300 SMS-ów dziennie. Moi ludzie się tak już wyszkolili, że potrafią, bo ja w ogóle nie czytam maili, z czego możecie się śmiać. Ale wiesz dlaczego? Bo ludzie się w mailach rozwlekają. Piszą. SMS jest krótka. A SMS musi być krótki. I idealny SMS z pracy to jest taki, na który jest odpowiedź tak albo nie. Koniec, nie potrzeba więcej. Zero-jedynkowy system. Zero-jedynkowy system. I to działa. Ludzie się nauczyli, moi współpracownicy, a wiele osób pracuje u mnie od 20, 25, 26 lat, a ten Wojtek, którego poznałeś, pracuje w przyszłym roku, będzie miał 30 lat pracy. Więc wiesz, no, oni mnie znają, ja ich znam, wiemy jak funkcjonuje wszystko i dobrze sobie radzą. I chyba nawet sobie chwalą, że mnie nie ma, bo ja męczący jestem w pracy. A to jest taka rodzinka, to jest normalnie, tak, normalnie to jest rodzina. Spora rodzina, tak. Wszystko obsługuję telefonem, ale nie takim, do jakich jesteście teraz przyzwyczajeni, bo... Jest troszkę inny. Bo ja mam taki telefon, bardzo dobry, jeden z najlepszych w historii, Nokia E90.
Mam nadzieję, że kiedyś niedługo wyprodukują mikrolaptop, bo nie polecam ci telefonu, naprawdę. To, co masz w ręku, to jest... Gdyby teraz zrobiono współczesny ten telefon, to nazywałby się mikrolaptop najprawdopodobniej. Genialne urządzenie. A poza tym ma wiele takich prostych zalet. Na przykład kiedyś potrzebowałem bardzo szybko przeczytać pilnego SMS-a, a strasznie mi się chciało siusiu. No i jak zrobić te dwie czynności naraz? No popatrz, tak, że ustawiłem go sobie na pisuarze i mogłem czytać. I w 2 minuty załatwiłem dwie pilne sprawy. Opatentowane sposoby, opatentowane sposoby. A postaw smartfona na pisuarze. No nie ma szans, No to spróbujcie. Nie ma szans. Nie próbujcie lepiej, bo wam wyląduje w pisuarze. Tego nie próbujcie. No lepiej. Dobra, lepiej w pisuarze niż w muszli klozetowej, co? Jedyna pustynia w Europie. Oczywiście są miejsca, gdzie jest trochę piasku, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, ale w Polsce genialne miejsce, no i przede wszystkim można jeździć o każdej porze roku, dlatego że jak masz nawet śnieg, to, też to pod śniegiem się przegrzebuje, a pod śniegiem jest piasek, jest przyczepność. To jest kapitalne miejsce. Zresztą, słuchajcie, chyba dobre, skoro się na niej nauczyłem na tyle dobrze jeździć, że mogłem wygrać Dakar, tak? A to jest super, że masz blisko, by trenować właśnie taką imitację tej pustyni, to o czym mówiliśmy od razu przy wyjeździe, nie? Że to jest idealne miejsce do tego, by trenować właśnie ten rodzaj terenu, nie? Nie ma wydm. Wydmy są w Polsce tylko na morzu. No niestety właśnie, wydmy. Ale są górki, co sam widziałeś. Są górki. Nie są spore, bo... W tych dużych jeszcze nie byliśmy. Bo tak porównujesz do tych naszych hołd i do naszych terenów, po których my jeździmy blisko naszego miejsca zamieszkania, tam są rzeczywiście konkretne puterze. Tutaj bardziej była taka techniczna jazda, szybka techniczna jazda. No i łupsy. To pod tym względem łupsy, łupsy. Jak to męczy! A to jeszcze nie były takie ekstremalne. Ja nie wątpię, że to nie były ekstremalne, ale nogi tak bolały. Wyobraźcie sobie to, że macie przed sobą na prostej drodze, prosta droga, ale macie kilkadziesiąt albo nawet ponad setkę Falki, muldy, jak zwał, tak zwał. Ale górki, gdzie non-stop pracują ci kolana, nogi, ręce też zresztą, motor cały ci pod, czy też kład pod nogami też pracuje, masakra, naprawdę, mega pozytywnie. Spójrzcie na te wszystkie filmiki, zobaczcie, co ciekawego zrobiliśmy. Niestety a ja mam przez już klejkę od ciebie, bo dostałem bluzę, zobaczcie. Ja też dostałem właśnie prezent, nie pochwaliłem się, siedzę w nim cały czas, zapomniałem pokazać. Mam super teamowską bluzę i to mi się mega podoba, to jest nawet kurtka, bym powiedział, szczerze mówiąc, to jest kurtka bardziej niż bluza. A ja mam bluzę, z której jestem dumny. Pierwszy raz chyba dostałem coś tak fantastycznego. Do następnego razu. Trzymajcie się. Trzymajcie się.